Maria Andrzejczyk opowiadała uczniom suwalskich szkół o dylematach sportowca i wyzwaniach, z jakimi musiała się zmierzyć, by osiągnąć sukces. Spotkanie zorganizowała Komenda Miejska Policji w Suwałkach w kinie. Kanwą do pogadanek był filmowy portret niezwykłego naukowca Marii Curie-Skłodowskiej, która dzięki swoim umiejętnościom zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez mężczyzn. Zdobywczyni 2 nagród Nobla, jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora. Po filmie gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wysłuchali wystąpienia psychologa policyjnego. By osiągnąć sukces, niezbędna jest asertywność. Co to jest asertywność? Jest to bycie sobą, ale w ten sposób, żeby szanować potrzeby innych, a także potrzeby własne. To nie znaczy, że jak jestem asertywna, to będę wszystkim mówiła, że nie zgadzam się, nie pasuje mi to. Nie. Być asertywną to być osobą, która mówi wprost, czego chce, ale uwzględnia też potrzeby innych osób. Głównym punktem organizowanych od 3 lat spotkań, życiowe dylematy, konsekwencje wyborów, była pogadanka z suwalską oszczepniczką. Maria Andrzejczyk, by zaistnieć w świecie sportu, musiała pokonać wiele sprzeczności losu. Uważam, początki są chyba najbardziej trudne, ponieważ na początku zaczynałam w podstawówce. Tak, przyszły pierwsze medale, praktycznie od razu. Dwa czy trzy złote zdobyłam, ale później był dołek. Później przez 2 lata chyba nie mogłam zrobić żadnego progresu, było bardzo ciężko. Też wpadłam w takie nieodpowiednie towarzystwo, które odciągało mnie od tego sportu, bo lepsza była impreza niż trening. I początkowo się w to wciągałam, ale przyszedł moment, w którym sama zrozumiałam, że to nie jest to, co ja chcę w życiu robić. To nie są, ja nie chcę chodzić wiecznie na imprezy, tylko chcę siebie spełniać, realizować w czymś, chcę być po prostu w czymś najlepsza. W poszukiwaniu własnego ja pomagali i wciąż pomagają jej rodzice, przyjaciele oraz trener. Gdy dokonała przewartościowania swojego życia, sukcesy zaczęły przychodzić same. Słuchajcie, byłam okropnym bachorem w gimnazjum. Rodzice mieli bardzo ze mną ciężko. Ale trzeba dojść do pewnego momentu, trzeba zrozumieć, że rodzice nie chcą dla nas źle, oni chcą dla nas bardzo dobrze, bo chcą, żebyśmy wyrośli na wartościowych ludzi. Ciężko mi było to zrozumieć, ale całe szczęście wokół mnie, oprócz rodziców, zaczęli się pojawiać inni ludzie, moi rówieśnicy, nieco starsi, którzy mieli już w głowie poukładane. Teraz 21-letnia sportsmenka wie już, czego chce. Jej życiowy cel to olimpijskie złoto. Z kolei celem organizowanych przez policję pogadanek jest przeciwdziałanie zjawiskom uzależnień i patologii wśród młodzieży poprzez kształtowanie aktywności społecznej.